I thought Civil War wasn't supposed to happen until Phase 3. Shut up, Super Craig! Here, drown your problems in Chardonnay, you stupid skank! Oh, hey, whippersnapper! Have a fun day out playing. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV. Z tej strony Paweł, zapraszam was na ósmego gameplaya w South Parka. Pograłem sobie trochę poza gameplayem, więc powiem co żeśmy zrobili. Przede wszystkim mamy już poziom mocy 90. Jesteśmy na czwartym poziomie doświadczenia, więc mamy już trzeci artefakt. Wykonałem sobie też artefakty łańcuchy poskromienia i bożka witalności, które dają mi lepsze statystyki, bo mam lepsze tworzenie, więc łańcuchy poskromienia mogłem z 30 podnieść na 40 poziom. Pobiłem się z rodzynkami i wykonałem zadanie, które było związane z komarem. Zaraz wam powiem, to jest zadanie, które nazywa się rozjuszone rodzynki. Trzeba było po prostu pójść i pobić dziewczyny kilka razy. Tam chyba mieliśmy do 10 walk stoczyć. Więc się uda. O, nie przepuszczę takiej okazji. I awansowaliśmy sobie przy okazji na czwarty poziom, dlatego będziemy mogli sobie tutaj już pewnie spokojnie rozpocząć. Ale może zaczniemy może walkę z szóstoklasistami. Dlaczego by nie? Ten zespół, niech walczy ten zespół, który tutaj jest. Mamy przewagę, więc to my będziemy zaczynać. Dokładnie tak, sprawiedliwość. Sprawiedliwość zatriumfuje, tylko nie wiem, czy tutaj będę mógł zaatakować. Oj, chyba kurcze pieczone jednak nie będę mógł zaatakować. Nie mam możliwości jakoś się ustawić. Może tu, zobaczymy. Nie, tutaj ich nie sięgnę. Dobra, stajmy sobie może w tym miejscu. Stąd też nikogo nie wezmę. Szkoda, że gdzieś zebrali się chłopcy w takim rogu. No, mówi się trudno. Dobra, zakończymy tu ja. Mamy przewagę, więc może będzie można jakoś to wykorzystać. Tu mógłbym obrzydzić tylko jednego. No, tak zróbmy. Panie komarze. O, nie spodziewałem się, że teraz ten będzie rzucał glutem. Obrzydzenie za obrzydzenie. Komar ma w ogóle też fajny atak taki z wysoka. Och. I teraz co, uzdrowimy go? To nie będzie chyba głupie. Albo damy mu może osłonę? Dajmy osłonę komarowi. Jest. 62 pancerza dodatkowego. Teraz Super Craig. Czy Super Craig da stąd radę zaatakować? Da. I da radę nawet zamienić się na miejsce, więc to akurat mi odpowiada. Super. Nie, to nie jest super piącha u Craiga. Paci lecą w trybuny. Dobrze powiedziane. Tu będę mógł zaatakować z tyłu. Użyć sobie ataku, który zamrozi przeciwnika. Kto teraz będzie atakował? O! Dobrze by było tutaj turę odebrać. Damy radę. Chyba nie. Mam elementalistę tutaj włączonego. No jak się nie da tak, to... Ale wiecie co? Może byśmy go po prostu podpalili. Spacje już wchodzą troszkę lepiej. A człowieka komara stawimy tu i obrzydzimy ich wszystkich. Lubię tą zdolność u człowieka komara. Może na pierwszy rzut tak nie jest to za dużo obrażeń, ale jak skumulują się z tymi, które otrzymują potem, to jest to naprawdę fajna sprawa. Padł chłopak. Bombiarz nam tutaj nie bardzo zaszkodzi. Tym bardziej, że ma jeszcze podpalone majtasy. No i się wykopytnął. Szóstaki, słuchajcie, kładę pokotem. Weźmy wszystko i kontynuujmy. Kolejne punkty doświadczenia. Pokonaj 15 szóstoklasistów. Już 15 ich. Ależ się nazbierało. Czy ja tutaj mieszkam, czy to jest dom Cartmana? Nie, to jest dom Cartmana. Nie, to nie jest dom Cartmana. Nie, to nie jest też mój dom. A może to jest mój dom? Wow.
Powiem wam, że trochę się pogubiłem. Nie, następna to jest moja chałupka. Zdobyłem też, grając sobie, odwiedziłem dom starców, który jest w South Parku i on się znajduje, poczekajcie, tu jest przejście, dom starców jest chyba w tym miejscu. Możecie sobie tam wpaść, zrobić kilka selfików, a w szafce z lekami znajdziecie wiele przydatnych rzeczy, mianowicie antidota, zdjąć kostium, tak. Naciskaj D, by zmienić kostium. Wow, ale fajne. O, dzień dobry, taki ja, tylko bez okularów. Have you lost your fucking mind? Our child felt the need to go talk to the school counselor. Doesn't that bother you at all? So you told him the truth? No, we didn't talk about that at all. You dumb bitch! You'll ruin everything! I don't have to listen to this from a stoned-out pothead! I need a drink. Sure, drown your problems in Chardonnay, you stupid skank! Oh, hey, whippersnapper. Have a fun day out playing? Well, I'm exhausted. Gonna get ready for bed. Dinner's on the table if you want. Rodzice miesiąca. But then straight to bed, okay? Pothead. Alcoholic. Jakie to urocze. Jakie to urocze. O, obiadek jest do zjedzenia. Pewnie, że zjemy. O, jejku. Nie bardzo nam co idzie. Zjedz kolację, idź do pokoju, połóż się spać. Zobaczymy co w lodówce, czy coś przybyło, nie. W szafkach chyba też nie bardzo. Wydawało mi się, że gdzieś się tutaj otworzyła jakaś szafka. Szkoda. Zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo brakuje mi moich okularów. Akcesoria do oczu, oczywiście, że tak. Przecież ja noszę okulary na co dzień. No. Teraz powinienem wyglądać bardziej jak ja. No, taki ja. Taki ja, właśnie, taki ja. Lecimy na górę. Ciach, 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 ciach. Wychodzimy na cały wieczór. Możesz dziś wykonać bazę latawca w swojej misji. O. Czy on je haszysz, czy on je czekoladę? Jezus. Naprawdę super rodzice. Tu już wszystko żeśmy chyba sobie ogarnęli. Chodźmy do pokoju. Pojedziemy z fabułą, pogonimy. Zobaczymy jeszcze, co mamy w pudełku z zabawkami, bo trzeba odebrać nagrody. O, nowy kostium. Barwy jastrzębia. Wow. Torebka ostrych przedmiotów. To wszystko przyda się do craftingu. I co, idziemy spać chyba, tak? Czy coś jeszcze tu mogę ogarnąć? Mogę wyłączyć i włączyć. Do szafy nie zajrzę. Mieczyków nie podbiorę. Czy ciekawi mnie ta szczota? Nimbus 2000. To nie jest. Dobra. Dobrej nocy. Dla was też. Dobranoc, moi drodzy. Sweetie, I just want you to know that whatever happens, mommy always loved you. Good night, sweetheart. Nie mogłoby się odbyć bez czułości ze strony rodziny. That's when the creeps come out. But unfortunately for the creeps, the other thing that comes out at night is a key. Ucieknij z domu. O, przebieramy się. Świetnie jest to zrobione. Bomba. Nic tam się nie załadowało. Nowy kapitan cukrzyca zaprowadzi cię tam, gdzie według naszych informacji znajduje się ta dziewczyna z wytatuowanym kutasem. Ojej. Poszukiwanie dziewczyny z wytatuowanym kutasem będą dzisiaj chyba motywem przewodnim. Uuu, a co tu się... Oh, good kitty. Tata wciągnął z bongo. O, klucze jakieś są. Mogę dostać te klucze. Czekajcie, może w tym trybie... Właśnie, o. Tu spróbujmy rzucić.
Są klucze, ekstra. Świetnie. Mosiężny klucz do kłódki, przedmiot kluczowy. Tylko gdzie ja się będę mógł tym kluczem dostać? Może do garażu? O, pięknie. Normalnie mógłbym nie zauważyć, gdybym od razu poleciał do wyjścia. A co nasza mama robi? Zobaczymy. To może być ciekawe. Albo sprośne. Zablokowane. Czyli nie podejrzę, może jest w łazience? Nie. W kuchni raczej nie znajdziemy. Ciekawe, co ukrywają przed nami nasi rodzice. A terapeuta dzwonił, jeśli pamiętacie odcinek. Nie, no przecież tu byłem, matki nie było. No. Terapeuta dzwonił w sprawie naszej płci do domu. To był fajny odcinek. A, tu będzie pewnie kłódka potrzebna. Do tego. Czyli co? Trzeba będzie zasuwy rozwalić. Dobra. Załatwione. Już chyba po temacie. Początkujący rozwiązywacz łamigłówek. Dało się. Myślałem, że to będzie klucz do garażu. Yes, cukrzyca. A mild mannered gentleman with the power of diabetes at his control. I used to be a simple elementary school student, but then one day, a freak science accident turned my diabetes into superhuman strength. All right, sidekick, we're supposed to go investigate a girl who might know the location of the missing cat. Follow me. Witaj, kapitanie cukrzyca. Let's go, sidekick. Kyle's this way. Ale nie tak szybko, bo mamy do zrobienia zadanie, które odbywa się w nocy. W domu Stana mamy do załatwienia, zaraz wam pokażę, problemy z Randim. To zadanko oznaczmy sobie jako aktywną. I lecimy. Na razie kobieta z wytatuowanym kutasem będzie musiała zaczekać. Jeszcze kawałek. To tutaj było? Czy to tu było to zadanie? Nie, domek obok. Chodź, kapitanie cukrzyca. Fuck, bitch! Let's see how you like this! Okej. Captain Diabetes and this is my faithful sidekick! Oh, okej. Well, move out of the way, huh? I need to go buy some more beer. I'm sorry, but Captain Diabetes cannot let you drive! I'm fine to drive, okay? Get out of here! Hey, give me my keys! You are in no condition, sir! Chyba będzie czekała nas walka. I'm fine, okay? Give me my keys, please. I'll return them tomorrow. Give me my fucking keys, you little shit! Zobaczmy, co potrafi kapitan cukrzyca. You think I can dance with this? Let's go! Take care, sidekick. Even debilitated, this is a dangerous foe. I'm not debilitated, I'm just jovial. Hey, I almost spilled my drink. Co posiada kapitan cukrzyca? Całkiem przyjemne ataki, bo może atakować poziom wyżej i poziom niżej. To jest zwykły cios, śpiączka combo. I to cios połączony z odrzuceniem. Przypuść błyskawiczny atak, zyskaj ochronę. A 3, co to jest? Odrzuca i spowalnia wrogów, a także zapewnia ochronę. To jest fajny atak. Spróbujmy sobie tego. Kapitan cukrzyca jest całkiem niezły. Kapitan cukrzyca jest naprawdę bomba. O, tylko go podpalimy. Zacząłem już łapać ten schemat wciskania spacji. Spróbujmy teraz sobie tego ataku. A, trzeba było kolejne spacje naciskać. Myślałem, że to Ameryka, to nie Ameryka. Hey, I think I dropped my keys. Anyone seen them? I have confiscated them, sir. Osłona się przydała. Może nawet uda się wykręcić specjalny atak u kapitana cukrzycy. Chętnie bym się z nim zapoznał.
co tutaj zrobimy? Odbierzemy mu tuję. Po prostu odbierzemy mu tuję. Tylko nie stojąc tu, a tu będę mógł zaatakować. Tak jest. Why you gotta disrespect, bro? What's a nerd, psychic? A tu co sobie zrobimy? Dwójki jeszcze nie próbowałem, bo to będzie. Kapitana cukrzycę chyba dołączę do zespołu. Może zamiast człowieka latawca? Podobnie tujeczka. Nie, tujeczki nie mogę. To tylko na podpalenie się zdecydujemy. Tujka mi się podoba z ataków. Szał cukrzyka. Nie wiem co zrobiłeś, ale zginiesz malnie. Well, here the wife needs me to pick up some feminine products, so please. Whoa, how'd I end up over here? Oh, babo i córko. Show them what you're made of, sidekick. Teraz możemy tujeczkę włożyć. Nie chciałbym go załatwić przed tym. Nie chciałbym go załatwić zanim nabierzemy mocy. O, już kapitan cukrzyca ma jego super atak. Zobaczymy. Nie jest jakiś potężny, bo tylko 3 pola. Śmiertelny zalew fruktozy, ciężkie obrażenie i odrzucenie całej kolumny wrogów. Wow. Nie zdąży chyba nawet do nas podejść. Przekręci się już? Było blisko. To już go położymy do końca. Niespecjalnie to wyszło. Załatwione. Czy to oznacza zrobienie zadania? Artefakt Bachusa. Puchar Bachusa. Poziom bohaterów. Poziom bohatera, łowcy artefaktów kolejny. No to już wiemy, kto rysuje samochód Randy'ego. Możemy go przeszukać? Nie. Możemy porysować samochód? Nie. Szkoda, że zablokowane. Go on it, there's a shortcut through humankind's face. A gdzie jest skrót przez... O! To wygląda na interesujące, ale gdzie ja mam wejść tutaj? Na... Tędy może? Nie. Wygląda jakby chciał mnie poprowadzić do... Idź za kapitanem cukrzycą do skrótu. A gdzie jest ten skrót? Wygląda jakby tutaj przez garaż miał być. Możemy przestawić... Czekajcie, może tędy, o! No i? Niewiele to dało. Będę się znowu męczył z drabinką. Może źle ją ustawiłem. Nie wygląda. A zez. Tu jest jakieś wejście? Nie. Kurczę pieczone. Trzeba jakoś inaczej to rozkminić. A może ja źle podstawiam? Może o to chodzi? Nie, też nie o to chodzi. Gdzie jest skrót do... To coś możemy zrobić? Nie wygląda na to. No dobrze, to nie o to chodziło.
Czyżby tu? Nie. Okej, okay, dobra, troszkę się poplątałem z chodzeniem, to nie tamtędy przez gaz trzeba było znaleźć. Dzięki, kapitanie cukrzycy. Kuj, na razie nie chcę zwiedzać, wiesz? Będziesz musiał chwilkę poczekać, ogarniemy sobie tutaj temat. Może noco miasto inaczej wygląda. Coś tu się zmieniło? Nie, nic nie przybyło. Nic do przeszukania. Wracamy. Idziemy na górę. There's a shortcut up there in the attic. The coon gave us permission to use it. Coś znajdziemy. Nic nie ma szczególnego. Spialnia rodziców. When I have too much sugar, I get really angry and strong. I call it my diabetic rage. A gdzie jest wejście? O, tu jest, dobra. Ale ślepy jestem. Już to mówiłeś. Staram się jak mogę. This is humankind's secret base. Farts make me angry. The coon says it's because my mom farted when she gave birth to me, and that's why I have diabetes. I don't think that's why I have diabetes, though. I think it was a gift. To help fight crime. The shortcut is through that window. Że cię pierdę wkurzają. Let's clear a path, sidekick. Tu coś będziemy mogli zbić. I don't have my own secret base, but if I did, at least I would clean it up before I knew I had super guests coming over. Couldn't even set up the ladder for us. Jeez. Tu mamy obeseczek. Dotyka anioła. Bierzemy. Teraz jesteśmy już na poziomie hobbysty, tak? Fuh. Trzeba będzie rozwiązać chyba jakąś zagadkę. Use at own risk. Tu mamy strzałkę. Wow. Mamy strzałkę, to trzeba będzie jakoś przeskoczyć. Coś trzeba będzie tutaj zmontować. Tak mi się wydaje. Dobra. Na początek to musimy przytrzymać. I co, teraz tu mamy wejść? Chyba nie bardzo. Wygląda jakbyśmy tu musieli. Dobrze. Myślałem, że zagadka będzie bardziej skomplikowana. Jedziemy. You don't think people get diabetes because their mom started doing childbirth, do you? I feel like Coon made that up to make Captain Diabetes feel insecure about himself. As you can see, sidekick, at nighttime, South Park is quite a different place. We've got to get into the Peppermint Hippo, to the town square! Rzeczywiście miasto wygląda inaczej. A co tu znajdziemy? Chyba nic. I bet that felt real good. South Park, no co? Piękny. Jak w domu. Butelkę daj chociaż, co? Nie? Burnham County fucking rocks! Best band in the fucking world! They could have me if they wanted to! They have had me. Oh. Did you just fart? Tak.
fucking things. Hey, no cutting. I die back, please. Will you just a trick? I got hair spokes. Yes, so much sugar. Yeah! I got too much. Need insulin. Need insulin fast. And I am back to normal. You see how rapidly I have learned to control my diabetes. Follow me this way. Nikt nie zauważył, szkoda. Lecimy. Jakoś dzisiaj powiem tak na spokojnie ten odcinek. W kościele coś tam jadę zrobić? Zablokowane w nocy. Zresztą ksiądz nie dzwonił do nas z żadnymi misjami. No pewnie zadzwoni jeszcze. Ależ długa to potyż. Here it is. Here's where we're going to find the girl. There are sure to be unsavory characters and lots of boobies inside. Come on. Na pewno tak. Na pewno tak. Wchodzimy. Hey, beat it, kids. 21 and over only. Stand aside, citizen. It is I, Captain Diabetes. I must speak with the ladies inside. Get out of here before I fucking throw you out. What to do? Hey, will you kids get out of here already? Co tutaj wykombinować? Może trzeba go wkurzyć rzeczywiście. Talk, take it the fuck outside. I told you to get out of here. Hey, there's fucking sweet hot tits back there, and you're too young to see them, so fuck off! Stop wasting your superpowers on me. Hey! No w ciebie nie rzucam. Jak tutaj wejść? Możemy wyjść stąd. Może zasady trzeba strącić. Coś mi się tutaj w ogóle pokazało? Może trzeba będzie dowód jakoś zrobić? Spróbujmy te zasady strzelić. Teraz zobaczymy sobie do przedmiotów. Jak tutaj rozwiązać tą sprawę, no? Spróbujemy postrzelać w różne miejsca. Nie pomogło. Spróbuję porozmawiać z kapitanem Cukrzycą, a nic nam nie podpowiedział. Może trzeba się będzie przebrać. Jak wyjdziemy stąd? A właśnie, może będzie inne wejście. Look at this sidekick, a way in. All we need is a path up there. Drogę na górę musimy znaleźć, tak? Śnieg mi blokuje. Po koszu? Coś tu jest, rzeczywiście. Strzelimy sobie. Great detective work, sidekick. Now we just need a way up there. Over here, sidekick. I have an idea. To świetnie, że masz pomysł. Powiedz mi, co wymyśliłeś. Stand aside, sidekick. Żeby się tylko insulina nie skończyła. Coraz mniej miasta w mieście, kiedy kapitan Cukrzyca tutaj rządzi. Pewnie, że idziemy. Jesus Christ, ale macela. Ogarniemy kibelek? Spróbujemy. Może się uda. Nie spojrzałem, jaka... Ale to się udało.
Zbieramy gaz. Nie wiem, czy mi to dobrze idzie. Trzeba rytm zachować. Nie poszło chyba za dobrze. Co nam wyszło? Nie jestem mistrzem w robieniu kupy. Czekoladowy keps. Mogło być gorzej. Tu będziemy mogli rozwalić. Już żeśmy znaleźli chyba wszystko. Zobaczę, czy jeszcze nie możemy w coś tutaj walnąć. O, tu jest, proszę. Odruchowo zamykam okienko. Nie wiem, czy chcę to podnosić. Męska sperma, odpad niebezpieczny. Okay, we made inside the strip club. Wow, these ladies are really moving. Obawiam się, że będę musiał odcinek oznaczyć jako 18+. One of these ladies has information about the missing cat. But who? There's only one thing we can do. We have to pick someone and take them to the VIP room. Find someone and meet me there. One taste of that spicy snatch and you're a goner. Next up is Cinnamon. Którą dziewczynę wybierzemy? Może najpierw zajmiemy się bankomatem. Będziemy musieli mieć kasę przecież na... Pięknie. Tu mamy jedną dziewczynę, możemy z nią pogadać. Kolejna miła pani. Geomorficzny raport rzeczny. Czy naprawdę tego potrzebuję? Tu chyba będę mógł też rozwalić jakąś ścieżkę kasy. Chciałbyś. Spokojniczki nic nie ściągnę. Może jakiś selfie, co? Nie? Tu żeśmy rozmawiali. Uhuhu. Możemy tutaj wejść. Zobaczymy, czy coś jest w szafkach. Ojej. Alright guys, we got a special treat for you on the main stage. Please put your hands together for Destiny. Take it all in, Dan. This is why we went to NAMM. Yeah, America. Fuck yeah, America. Przeszukajmy szafkę. Tutaj wygląda na żółto, więc... Kurczę. Next up is Cinnamon. O, jest. Teraz możemy. Ale tylko żałuję, żeśmy znaleźli propad. Czy to będziemy mogli rzucić tym? Okay, who wow. Kids are you? Get back here before I get you in trouble. Jesus Christ. Mały z komórką siedzi. Gin z tonikiem, przedmiot kluczowy. Ciekawe, do czego będzie potrzebne. Pewnie do jakiegoś zadania. Więcej chyba już tutaj nic nie złowimy. Zobaczmy, co jest jeszcze na zapleczu. Uhu. Smalec. Z tego gotują, tak? Tam na górze coś będziemy mogli dostać, pewnie. Spróbujmy na razie przestraszyć kota. Więcej tu nic nie wymyślę. Łącznik światła. Dobra. Podstawimy krzesełko.
Tylko jak powinniśmy tam wejść? Tutaj? O, tak chyba będzie lepiej. Znaleźliśmy antidotum. Makaron będzie można zrobić. Czekajcie, tu jest coś jeszcze do rozwalenia. Właśnie. Proszę. Pięknie. Teraz już wiadomo, gdzie trzeba będzie podsunąć rzeczy. Konkretnie stołeczek. Tu jest miejsce. W tak prostym świecie takie fajne zagadki zrobili, no. I co teraz? Tu nie mogę korzystać. O, tu mogę wziąć do biostacji. Szczurza kupa, przedmiot kluczowy. Ciekawe do czego? Dlaczego kluczowy? Ale dobrze, mamy szczurzą kupę, to lepiej mieć jak nie mieć. Tu jeszcze torbę. Klej Edgara. Ostatnio kupowałem je za 50 centów, więc na pewno się przydadzą. Zobaczmy teraz możliwość odpalenia tu. Robi się ciekawie. Może coś można będzie przygotować. Albo ewentualnie wejść. Ale chyba nic... Nic tu nie wykombinuję. Żeby było to zrzucić. Tylko może to nie chce spaść, bo włączyłem gaz. Włączyć go już chyba nie zdołamy. O proszę. To tak jeszcze. Czekajcie, tu chyba powinienem. Fajnie by było, gdyby to spadło na górę. Może jakoś od góry trzeba. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Może w te gańki? Ta szafka wygląda na... Wygląda, że możemy ją rozwalić, ale... Nie bardzo to idzie. Tak jakby była zablokowana. Z drugiej strony trzeba uderzyć. No jak na złość nie chce pęknąć. Może trzeba te rzeczy strzelać. Chyba nie damy rady. No nic, nie będziemy stać tutaj pół dnia i męczyć się z tematem. Szkoda. Lineup is complete without a little taste of paradise. Get down on your knees and pray for Angel. Hallelujah. Ostatnia. Come back when you're 21 and I'll let you suck on my implant. Hey, guys, hey, no luck, huh? That's okay. I found a couple guys. Remember to just play along. Hey, you two girls ready to party? So this is your friend, huh? She's fucking hot as fuck. That's right. Chyba nie o to chodziło. I don't know, she's kind of short. I like them short. You take the one with the speech impediment. Come on, get some dances. I was thinking we could just go in there and talk for a little while. Yeah, first we get dances, then we talk. Oh, okay. So, have you gentlemen ever had dances from a girl with a penis tattoo? Hey, we didn't come back here to talk, baby. Yeah, no talking until you finish grinding on our chubs. Oh, all right. Okay, sidekick. You know what this means. Jesus. O, chyba nie ma z tym nic wspólnego. Jesus, babe, you're stinking up the VIP room. Oh, come on, you're killing my buzz here. Jakoś próbujemy, dajemy radę. What kind of move was that?
All right. Jak to ma być robione, jazem? Chyba o to chodzi, nie? Kompletnie nie wiem, co czynię. Teraz chyba podgrzejemy atmosferę. Przekotaliśmy pana do rozmowy. Chat time? Aw, man! So, what kind of work do you guys do? And have you ever danced with a girl here who has a penis tattoo? Why do you keep talking about a stripper with a penis tattoo? Yeah, Classy, that's her name. Her name is Classy? Yeah, Classy with an I, and a little dick that hangs off the sea which fucks the L out of the ASS. Of course! Hence the tattoo! We have the name, new kid! Come on! What are you talking about? This is the worst VIP experience ever! Yeah, all I did was get farted on. You ain't going nowhere! Ha ha! I am the ordinary stripper! I am Captain Diabetes! What? My sidekick and I simply used our powers in disguise to extract information from you! You won't get away with this, Captain Diabetes! Rozpoczynamy walkę. Oczywiście, że tak. My boner is weighing me down! Yeah, all I did was get farted on! Będziemy podpalać, tak? Tylko kogo? Tutaj chyba. I'm gonna call the Better Business Bureau and tell them you only gave me half a chunk. Chciałbyś. The nerve of that villain! Trzeba go było zamrozić. Ale damy mu radę. I wanna go to one of those communist countries that give out government subsidies. Kapitanie Cukrzyca, do roboty. Gdzieś, gdzie będziemy mieli ochronę. Dwójka. Tak, to będzie dobre miejsce. Zamrozimy sobie tylko kogo? Kto teraz będzie atakował? Ten będzie atakował. Więc jego zamrozimy. Oh shit! I think I sprayed my dick. Tak, teraz ci zimno. A teraz ci gorąco. Załatwię może już delikwenta do końca. Tylko że nie ma chyba takiej potrzeby. Poczekajcie. W złym miejscu niestety stanąłem. Kurczę pieczone. No, jedyny sensowny ruch to będzie tutaj. Tak czy inaczej. No to jest jedyne, co sensownego możemy wykonać. 999. Last time I paid for a high price $20 stripper. I got a chub in Thailand from a girl who had her own chub. Well, that must have hurt. Surrender, super twerkers. Szowek tu jest kingu. Pięknie. Razem ze stolikiem poszło. Tak, tutaj go po prostu samosi. A i znowu C zamiast nacisnąć C nacisnąłem Escape. Fajny jest elementalista. Dobrze mi się nim gra. Muzyczka bardzo stylowa. Kapitanie Cukrzyca, do roboty. Do roboty, kapitanie Cukrzyca. Już będzie końcówka. Reklamacje w związku z... Dziękujemy. Miętówki żeśmy zyskali.
work, Nuki. Now let's get back to the main floor. Alright guys, hope you're having a good night out there. Be sure to tip your waitresses and maybe buy a drink for the DJ. Next up on the main stage, we've got a little bit of hot sauce coming up your way. Let's give it up for Esmeralda. That's it! The DJ calls the bitches names, and then the bitches you know come out of that back room. Nuki, we need to find a way to distract the DJ. I got it. Gin and tonics always make my mom pass out. If we can make him and spike it with something really strong, he'll be out for sure. Go make that drink, sidekick. Świetnie. Przepis na specjal DJ-a. To już mamy. Weź wszystko i kontynuuj. Znajdź specjalny składnik, znajdź inny specjalny składnik. Tylko tak. Wyświetlmy sobie zadanka. Tak, żeby to było aktywne. Znajdź specjalny składnik. Tylko to jeszcze potrzebuję zrobić. No dobra. O, tu coś jest. Stąd z William Jean z tonikiem. Maszynę możemy załatwić. Dlaczego by nie? I do this 8 hours a day. My core strength is insane right now. Core strength, fuck yeah! Kto będzie miał specjalny składnik? Chłopaki, wy macie specjalny składnik? Że tu coś leży. Ile ja potrzebuję rzeczy na zrobienie tego specjalnego składnika DJ-a? Tak naprawdę. To mamy. Kupę mamy. A, smarki do znalezienia w kuchni. Smarki mi są jeszcze potrzebne. Dobra. Część rzeczy udało się na szczęście znaleźć. Już chyba nic nie odnajdziemy, co? Nie wiem, po co tu wszedłem. Chodźmy stąd. Smarki do znalezienia w kuchni. Sobie tej inspekcji. Pierdnąć w kierunku płomieni. A, proszę. Pięknie. Tak to trzeba było załatwić. Okej. Okay. Tak, oczywiście, że możemy już stworzyć specjal DJ-a. Robimy. Plus 20 do tworzenia. Dlaczego by nie? Myślę, że tak. It awakens the deep-seated rage that I harbor within me. I wish it didn't have to be farts, but that'll definitely take the DJ out long enough for us to call out classy. Zabieram, idziemy do DJ-a. Coż za skomplikowane zadanie to było. Cześć DJ. Alright, someone finally bought the DJ a drink, that's really nice of you. That went down really good, the DJ sure does appreciate it. Ooh, oh. Oh man, I think someone farted in my drink, guys. I'll be right back. Be sure to tip your waitress. Quick work, Nuki. Wow! Alright, guys, put your hands together. Be sure to tip your waitress. Things are about to get a little bit hot on the main stage. Please welcome Classy. Chyba się boję tego wejścia. That's right, guys. Let's get her on out here. That's Classy with an eye and a little dick that fucks the hell out of the ASS. Give it up for Classy. Hey, what you calling me out for? I ain't on stage yet. Wait a minute, you ain't the DJ. That must be her, new kid. Oh shit, it's 5-0. Cops are here. Za nią. Gonimy. Załatwione. Lecimy. Gdzie ona się ukryła? To jest zablokowane, ale przy okazji przeszukamy sobie to, co tutaj możemy. Wiem, że tędy poszła, stary, ale
Kula olśnienia, artefakt za 40. Butelka damskiego zapachu. Możemy to przesuwać? Nie bardzo. Tu możemy coś otworzyć, patrzcie. Może się uda. A i znowu zamknąłem. Fajnie będzie tu wpaść. Czy to już zadziałało? She went through here, psychic. Czy już to możemy otworzyć? Może tu jeszcze trzeba to rozwalić, ale jakoś mi to nigdy nie wychodziło. Nie wiem, czy mógłbym to otwierać. Niestety. Może czymś innym muszę tam rzucić, ale na razie nie mam na to pomysłu. Chodźmy za Cassie. They after me, lady. Stop them. Nobody's allowed back here. Yeah, get lost. Stand aside, lady. Captain Darby and his psychic need to question that stripper. You want to get to her? You're gonna have to go through us. Bring it on. All right, guys, this is your DJ back from the bathroom. Looks like we got a special treat for you tonight. Balkan. The two assholes that farted in my drink are about to get fucked in the face by our very own lovely ladies. By the power of diabetes, I implore you to stand down, ladies. Jedną zamrozimy. Nie wyglądają na tutaj przeciwników. Here comes our favorite flower, Fellatio. Give it up for Fuchsia. Fanta Fellatio. Oj. There. Oh yeah, get that little fuck. Jeszcze zobaczymy. Gdzie ją możemy przerzucić? Chciałabyś. Ale Lola jest zamrożona, więc raczej nie da jady. Kogo teraz? Tutaj podpalamy. Tak jest. Ładnie weszło. Żebyś wiedziała. Kapitan Cukrzyca. To będzie chyba miejsce na atak. Tak jest. Świetnie. Nie możemy jej pozwolić uciec, tak? You pick the wrong bitches to mess with. Chciałbym. A, tu jesteśmy zablokowani, demet, no. Tu nie wykończymy dziewczynę. Trzeba otworzyć drogę dla kapitana Cukrzycy. Może... Nie, to nie będzie dobry atak. Zajmijmy się może tutaj na początek tą dziewczyną. Ładnie weszło. Did it just get a lot spicier in here? Oh, that's why it's Esmeralda. We need to get the classy before the stripper horde overwhelms us. Damn it, lady. What kind of stop on egg, please? I got my stank on that one. Tak jest, schodzimy z pola walki. Dwójeczka będzie dobrym atakiem. Pięknie. And subbing in from the day shift, give it up for Blaze. Hey, can we turn the house lights down just a touch? We can't let her get away, Sidekick. For once, the lap dance. Staram się. Leave Cassie alone. Now you're gonna get it. Podzieściałem zamiast 24. Come and get me, boy. Here's a treat. Ojej, tu. Dobra, mamy super moc. Ale to chyba nie jest moment na jej użycie.
pięknie. She can snatch a watermelon between her thighs. It's Anastasia. Anastasia. Użyjemy teraz super mocy. Pięknie. Jeszcze obecnie wstrząsu będą dostawać. Lecimy do przodu. Okay, guys, better look out for this girl, cause she'll stick you right up her butt. It's Rhonda. Keep heading towards Kathy. Staram się. This ain't how you treat a lady. Dokładnie tak się traktuje damy. Jak tutaj by ją załatwić najlepiej? Nie. Musimy się przez nie przedrzeć. You little bastards done fucked up. Go get him, Boote. Look out, ladies and gents. Here comes the queen of quippies, the mistress of BDSM, your dominatrix dream come true. It's spontaneous Boote. Hey, honey. You ain't ready for this, Boote. Whoa. I'm gonna crush you in my booty cheeks. Let Boote give you a hug. Oh, yeah, baby. Cóż, po zapełnieniu tego paska spontaniczna dupencja przewiodę swatuje i natychmiast zaatakuje. Dobra, tak będziemy atakować. A, ja muszę szybko rozgrywać po prostu, tak? Jesus Christ. Przepraszam was serdecznie. Dwójka, no co jest? To mi się nie za bardzo podoba. Mogę to przegrać? Dobra, rośnie mi przynajmniej super cios. Uchuchu. Dobra. Ale co ja mogę zrobić? Nie mogę atakować? Niestety. Słuchajcie, będzie trzeba znaleźć sposób na tą dupencję, ale to zapraszam was serdecznie do kolejnego odcinka, bo tu już mamy godzinę i pierwsza nasza porażka w South Parku. Nie bardzo rozumiałem, jaką mechaniką kieruje się ta walka. Zbyt szybko może przeskoczyłem przez napisy. Trudno, no, czasem podnosimy porażkę. Przed nami ostatni punkt kontrolny, a ja zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Grało się naprawdę fajnie. Porcja kolejnego świetnego South Parkowego humoru za nami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.